Dziękuję serdecznie pani profesor za te wszystkie informacje o tej pani profesor Janinie Włocławskiej-Jaworskiej. Ja od razu chciałbym przeprosić pana profesora, że nie wymieniłem. To chyba z nerwów, dlatego że ja bardzo chciałem pana profesora poznać. Pan profesor prowadzi jednostkę, z którą nasza jednostka Orlik chciałby bardzo współpracować. Od lat współpracowała nasza jednostka, ale chcielibyśmy jeszcze bardziej zaciśnić tę współpracę. Dlatego możliwe, że zapomniałem. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, jak ja już powiedziałem na wstępie, ta uroczystość była wynikiem informacji, którą uzyskałem od pana posła oraz od drugiego pana posła, pana Marcina Gwoździa. W tej chwili witam serdecznie przedstawicieli pana posła. Dlatego też dziękuję serdecznie za tę motywację do tego, żeby to przedsięwzięcie zrealizować i bardzo bym prosił pana posła o zabranie głosu na dzisiejszej uroczystości. Dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo. Głos mi się może troszkę łamać, bo tutaj to miejsce dla mnie to jest dużo emocji, dużo wspomnień. Następnie chciałem powiedzieć, że do pana prezesa nie przyszedłem w trybie interwencji poselskiej, absolutnie. Ten tryb jest przewidziany na sytuację, kiedy się troszeczkę trzeba siłować. A z tą inicjatywą przyszedłem i bardzo życzliwie zostałem przyjęty, także za to dziękuję. Cieszę się, że dzisiaj możemy się tutaj gromadzić w tej sytuacji. Drodzy państwo, człowiek, żeby dobrze funkcjonować, potrzebuje miłości. A dziecko potrzebuje dwa razy więcej miłości. A chore dziecko pewnie trzy razy więcej. A dzieci z chorobami nowotworowymi? Nie umiem powiedzieć ile razy. Ale od razu na wstępie chciałem oddać wielki szacunek wszystkim lekarzom obecnym na sali. Też przywołując panią profesor Wysławską-Jaworską, chciałbym oddać szacunek jako właśnie były pacjent. Osoba, która w wieku nastoletnim przeszła chorobę nowotworową. Chciałbym oddać ogromny szacunek. Dlatego, że ta praca to jest ciągle praca w mierzeniu się z bardzo trudnymi chorobami. Ta statystyka właśnie odejść się zmienia. Bo dzięki pracom, dzięki nauce. Ale no, to są choroby naprawdę bardzo ciężkie. Ludzie, którzy są w stanie na tym froncie wytrzymać wiele lat i ofiarnie swoją wiedzą, swoim zaangażowaniem służyć tym dzieciakom, naprawdę zasługują na ogromny szacunek. Ja dzisiaj zabieram głos jakby jako osoba związana z tym miejscem. W latach 90. Kiedy tutaj Orlik funkcjonował i przyjmował wyłącznie dzieci właśnie z problemami onkologicznymi, hematologicznymi, no byłem, można powiedzieć, nawet był taki artykuł w gazecie, weteranem orlikowych kuracjuszy, bo w 4 lata zaliczyłem ich 13, czyli ponad rok czasu tutaj spędziłem. I jestem z tym miejscem bardzo związany, to już szczególny czas w moim życiu. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim dziękuję. Dziękuję pani profesor, dziękuję panu dyrektorowi za to, że ten Orlik powstał. I tutaj to mierzenie się dzieciaków z chorobami czy przychodzenie rehabilitacji to jest naprawdę trudne przeżycie dla dzieciaków. To jest trudne przeżycie. To jest czas, kiedy jest się wyrwanym z normalnego funkcjonowania. Kiedy jest się zawiedzionym własną jakby fizycznością, ale też często odrzuconym przez rówieśników. Także dzieciaki się naprawdę mierzą z wielkimi
problemami w tym czasie. I Ornik to było takie miejsce, jest takie miejsce, w którym się o tym zapominało. Zapominało się o kolok. Nie dlatego, że ich nie było, nie dlatego, że tutaj nie podawali lekarstw, nie dlatego, że czasem trzeba było nawet ktoś tam na kroplówkę szedł. Nie, po prostu atmosfera tego miejsca, którą tworzyli ludzie, tutaj obecni też dzisiaj na sali, ale nie tylko, kadra, lekarzy, no lekarze przyjezdni, ale pielęgniarek, wychowawców, opiekunów, kucharek, pań sprzątających, wszystkich. Naprawdę, to jakie tutaj było podejście, a tak jak mówię, miałem grupkę badawczą kilkunastu kroków, takie było tutaj podejście ludzi do tych dzieciaków, do nas, to świadczyło po prostu no, tak naprawdę o wielkiej miłości. Myślę, że może to jest mocne słowo, ale ja sobie pozwalam, myślę, że mam prawo, żeby sobie pozwolić na coś takiego. Pozwalam sobie powiedzieć, że Ornik jest takim miejscem, które jest właśnie dowodem miłości dorosłych do dzieciaków w trudnych chwilach, z trudnymi przejściami. I też trzeba powiedzieć, no, ja wspominam w tej chwili koleżanki, kolegów, którzy no, nie są już z nami, których tutaj poznałem, z którymi byłem. Także tak ta rzeczywistość wygląda. Ale w tym miejscu te wycieczki, które stąd były organizowane, dyskoteki, turnieje, tenisa stołowego, często wygrywałem. Te wszystkie chwile spędzone po prostu pozwalały zapomnieć o chorobie. Powodowały, że integrowały się dzieciaki. Były ze sobą razem. Głęboko się rozumiały nawzajem, dlatego że po prostu jeżeli ktoś ma jakąś ciężką chorobę, to mu jest łatwiej zrozumieć osobę w podobnej sytuacji, nawet jeżeli inne właściwości ma ta choroba. Liczne rozmowy tutaj gdzieś po korytarzach wieczorami się odbywały, liczne zwierzania. Drodzy Państwo, ja chciałbym dzisiaj w zasadzie powiedzieć tylko jedno słowo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję jako właśnie były kuracjusz, jako były pacjent też Kliniki Wrocławskiej. Bardzo dziękuję za każdą pracę, za każdy czas, za każde zaangażowanie, za serce, za to miejsce i po prostu tylko to słowo przechodzi mi dzisiaj przez gardło. Bardzo dziękuję.